Cześć, nazywam się Zbyszek Dominiuk. Dzisiaj mam 67 dzień wyzwania 90 dni. Krzysiek i Janek poprosili mnie, abym podzielił się z wami moimi spostrzeżeniami na temat tego, co osiągnąłem przez ten czas. Z wielką przyjemnością to robię, chociaż jest to dopiero mój drugi filmik. I oczywiście mam tremę. Ale wiem, że w podziękowaniu za to, co Krzysiek i Janek ze mną zrobili w tym programie, chcę to zrobić. Z całego serca. Ten program przede wszystkim dał mi energię do życia, którą bardzo długo szukałem. A byłem naprawdę bardzo słaby i obojętny na to, co się wokół mnie działo. Nic mnie nie cieszyło. Dzięki metodzie małych kroków stopniowo zmieniam siebie. Daje mi ona stopniowo więcej pewności siebie. Teraz mam fajne życie. Jestem fajnym facetem. Wcześniej byłem bardzo krytyczny wobec siebie. Ciągle się katowałem myślami. Wytykałem sobie błędy. Mówiłem sobie w duchu, jesteś beznadziejny. A teraz? Teraz lubię siebie. Dbam o siebie, akceptuję siebie. Poznaję siebie. Ta przemiana stała się za sprawą bąbelka. To niesamowite ćwiczenie, po którym się popłakałem. Tak, tak mocno się wzruszyłem. Kolejnym bardzo ważnym elementem wyzwania jest to, że daje spokój wewnętrzny. To znaczy porządkuje życie. Dzięki niemu masz swoje cele, wiesz jak zarządzać czasem, jak planować dzień. Masz marzenia. Zaczynasz oczyszczać z życia z przytłaczających cię zaległych spraw, których od dawna nie zrobiłeś. Umiesz ustalać priorytety, zaczynasz się rozwijać wielopłaszczyznowo, aby być w harmonii ze sobą i światem. A wszystkie sprawy sprawiają, że masz poczucie, że idziesz w dobrym kierunku. Przestajesz narzekać. To jest wspaniałe. Życie bez narzekania daje, że nie tracisz energii, która jest określona na dany dzień. Przez to stajesz się pogodniejszy. Kolejnym ważnym elementem tego programu jest to, że uczy relacji z ludźmi. Jak żyć? Jak budować przyjaźń? Jak ją pielęgnować? I wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Teraz jestem bardzo ciekawy, co będzie dalej, ale teraz już mogę powiedzieć, że uczestnictwo w tym programie to moja najlepsza inwestycja w siebie i gorąco polecam go wszystkim. I na koniec, miejcie dziś wspaniały dzień. Cześć!